Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. I jesteśmy po rozmowie z bratem Xardasa, który nas opuścił, ale w zamian dał nam Xardasa do pomocy, więc pogadajmy sobie z nim. Xardas, skąd się tu wziąłeś? Skąd wiesz, że jestem gubernatorem? I dlaczego Neoras tak nagle musiał opuścić Jarkendar? Jak zwykle zadajesz wiele pytań. Zbyt wiele, ale oczywiście wyjaśnię ci, ile tylko mogę. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że poznałeś mojego brata. Jesteśmy do siebie podobni nie tylko pod względem wyglądu, ale także umysłu i serca. Teraz jednak zajmijmy się plagą Beliara i Złotymi Wrotami. Jak zapewne pamiętasz, sam przez długi czas studiowałem czarną magię, aby znaleźć sposób na pokonanie Beliara jego własną mocą. Dzięki temu mógłbym na powrót stać się prawym sługą Innosa. Jednak gdy byłem już naprawdę blisko zdobycia pełnej mocy czarnego maga, Beliar przejrzał mój podstęp. Niestety nie byłem zbyt ostrożny. Następnie w przypływie wściekłości postanowił zaatakować Jarkendar, by wzmocnić swą moc, a także by poniżyć dwóch znienawidzonych braci, Innosa i Adanosa, wybierając jako cel ataku krainę od wieków poświęconą Adanosowi, pragnie zdobyć wszystkie ukryte tu relikty i artefakty. Podejrzewam, że pragnie także uzyskać dostęp do Złotych Wrót i artefaktu Adanosa. Nie wziął jednak pod uwagę, że starożytni ludzie posiedli niezwykłą mądrość i dobrze ukryli tę drogę. Mroczni i głupi jego słudzy nie są w stanie jej odkryć. Dlatego Beliar chce całkowicie uniemożliwić dotarcie do niego komukolwiek. Także i nam będzie rzucał kłody pod nogi. Uważaj, to chyba jedna z nich. Jedno muszę gościowi przyznać, ma zajebiście usypiający głos. A przynajmniej ton jego mówienia jest zajebiście usypiający. Niesamowite. Co? Aha. Jedna bestia mniej. Okej, okay, no co prawda nie jest to. Śmierdzący demon. I szkielety. Na czym to ja skończyłem? Na kłodach rzucanych przez Beliara. A, tak. Mając jedną z tabliczek prowadzących do Złotych Wrót, już odnieśliśmy duży sukces. Jeszcze tylko dwie i droga do wrót stanie przed nami otworem. Tylko jak je znaleźć? Sądzę, że nie będzie to aż takie trudne. Z powodu klęski piratów Hannibala i fiaska jego dotychczasowych ataków, Beliar już został strasznie upokorzony. Sądzę, że da nam teraz trochę spokoju, chcąc uśpić naszą czujność, a jednocześnie zbierając siły na ostateczne uderzenie. Być może wręcz pozwoli nam bez trudu zdobyć kryształ Adanosa, by potem móc nam go odebrać. A może chce postawić wszystko na jedną kartę? A może... A kto zresztą może wiedzieć, co ten przebiegły Bóg planuje? Xardas, powiedz mi, skąd ty to wszystko wiesz? To już pozostanie moją tajemnicą. A teraz kończąc mój wywód, rzecz najważniejsza. Pozostałe dwie tabliczki muszą być gdzieś w Jarkendarze. Jedna z nich najprawdopodobniej jest w posiadaniu orkowych szamanów. Ci potężni magowie dysponują ogromną mocą płynącą od ich stwórcy, czyli ducha przodków. Dlatego bez większych ceregieli powinni przekazać nam tabliczkę. Z drugą może być trochę trudniej. Studiując pewne zapiski z świątyni Adanosa, natrafiłem na fragment mówiący o konieczności skoku wiary. Skok wiary? Zgadza się. Dokładnie brzmiało to tak. Skocz w przepaść, a sam Adanos zaprowadzi cię do komnaty z kluczem do Złotych Wrót. Tym kluczem jest trzecia tabliczka. To właśnie ona zawiera najwięcej cennych i niezbędnych informacji. Czyli druga nie jest aż tak ważna. Jest mniej ważna, ale także potrzebna. Znajduje się na niej opis magicznych inkantacji, służących do przywoływania portalu. Jakiego znowu portalu?
Te trzy tabliczki tworzą klucz do Złotych Wrót, czyli mówią, jak przywołać magiczny portal tam prowadzący. Po przywołaniu portalu będzie można się bezpośrednio teleportować do Złotych Wrót, aczkolwiek może być to tylko jedna osoba. Teraz rozumiem. Tą osobą mam być ja. Tak, gubernatorze. Tak więc druga tabliczka zawiera magiczne formuły potrzebne podczas przywołania portalu, a trzecia opisuje, jak ma wyglądać sam rytuał, gdzie powinien się odbyć i co jest do niego potrzebne. A do czego potrzebna jest pierwsza? Zawiera wiele ogólnych, ale bardzo ważnych informacji. Poza tym po złączeniu tych trzech części tabliczki stopią się w złoty pierścień. Portal przyniesie do wrót tylko osobę, która założy ów pierścień. Rozumiem. To chyba wszystko, co musisz wiedzieć o tych tabliczkach. Tymczasem postaraj się zdobyć drugą tabliczkę. Przy okazji o postępach możesz informować generała Lee. Z pewnością z niecierpliwością oczekuję wieści. Do zobaczenia i pozdrów ode mnie Matezumę. Ale bez kitu, gość ma strasznie usypiający ton mówienia. Serio. Okej, no to w takim razie lecimy sobie do obozu orków. Numer 6. Okej. Nie wiem tylko, który z tych orków miał mi dać tą tabliczkę, ale zapytamy każdego, nie? Ty nie. Zobaczymy tutaj. Może ty. Achronkar. Tak, tak, aha, ty mi nic nie powiesz. No to nie. Nie to nie, łaski bez. Matezuma. A może to ty? Xardas przysyła pozdrowienia. Potężny mag Xardas? Jestem zaszczycony. Xardas niedawno przybył do Jarkendaru. Przychodzę jednak w nieco innej sprawie. Tak? Xardas twierdzi, że posiadacie tabliczkę prowadzącą do Złotych Wrót. Skąd Xardas o tym wie? Tego mi nie zdradził. Rozumiem. Po co ci ta tabliczka? Razem z Xardasem chcemy odnaleźć drogę do Złotych Wrót. Podobno można się tam dostać przez magiczny portal, który wpierw jednak trzeba przywołać. Instrukcja jest zapisana na tej tabliczce. Dobrze. Nam też zależy na wygnaniu tej plagi i ostatecznej klęsce Beliara. Oddam ci ten cenny relikt, ale w zamian proszę o przysługę. Słucham. Już od dłuższego czasu badamy bibliotekę pradawnych. Znaleźliśmy w niej wiele cennych dzieł, ale jednego z najcenniejszych nam brakuje. Jest to tak zwany pergamin mocy. Wielki skarb i sekret budowniczych. Z tego, co udało nam się ustalić przed naszym przybyciem, w bibliotece grasowali bandyci. I to zapewne w ich rękach znajduje się ten manuskrypt. Mam go odnaleźć? Dokładnie. Dostarcz nam pergamin mocy, a w zamian podaruję ci tabliczkę prowadzącą do Złotych Wrót. Aha. Pergamin mocy. Czyli muszę iść do bandytów, tak? W obozie bandytów. No dobra. Skoro taki masz wymóg, no to będziemy szukać tego twojego pergaminu mocy. Bo w takim razie będę musiał się przebiegnąć do portalu, żebym mógł się do obozu bandytów przenieść. Tylko gra mnie nie przycinaj, proszę. I teraz tak, oczywiście zdobędziemy tą drugą tabliczkę. Co prawda nie mam pojęcia, gdzie ona może się znaleźć w obozie medytów, ale wiem, jak będzie wyglądać skok wiary, ponieważ przez przypadek to sobie na to spojrzałem, jak szukałem innej rzeczy trochę wcześniej. I powiem wam, że ten skok wiary jest dosyć śmieszny, bo trzeba trafić w
takie punkty w przepaści. I ja ominąłem właśnie mój portal. Super, brawo Feo, brawo, brawo. No to lećmy. Obóz bandytów już był, tu już pamiętam nawet. No i skoro tak, no to teraz pytanie. Może na jesteś świątynia do nosa, to by miało w sumie jakiś sens, jakby nie patrzeć. Nawet nie próbuj wchodzić do środka. Alvaro, kategoria. A kto złamie te... Mam pozwolenie szmaciarzu przecież tej. Ej, no przecież... What the fuck? Aha. Okej. Okay. Nieważne. Zbroja strażnika kruka, dobra. No, chyba nie za bardzo zmienili względem Gothica 2 normalnego. Teraz jest pytanie, czy ja mam tu wchodzić? Czy to jest ta świątynia Donosa, o której faktycznie chodziłem? Chyba tak, tylko w takim razie gdzie są magowie wody, którzy powinni tutaj być i się bawić tutaj w tej świątyni. Chyba, że jest coś, czego ja nie rozumiem do końca. A są tutaj. No i... Zdaje się, że wrota zostały zamknięte. Cóż, użyjemy magii i otworzymy je. Odsuń się. Abrakadabra. Puch. I co? Hej. Wejdźmy do środka. Aha, okej. Otośmy weszli, słuchaj. Porobione. Szlak, wejście jest zawalone. Rzeczywiście, co teraz? Wyczuwam, że niemal cała świątynia jest pokryta gruzami. Wydobycie ich zajmie lata. Po tylu wysiłkach wszystko na nic. Ale to może być znak. Jaki? Adanos nie życzy sobie, aby naruszać spokój tej świątyni. Chociaż miałem wielkie nadzieje związane z prowadzeniem badań w tym miejscu, to jednak coś mi mówi, że w tym miejscu muszę się zatrzymać. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Myślę, że powinniśmy wrócić do naszych zajęć przy domu uzdrowicieli. Jednak ty sprawiłeś się świetnie i przynajmniej raz nie zawiodłeś moich oczekiwań. Niech cię chroni... Ale pergamin jakiejś mocy może? Coś takiego? Halo? Halo? Pergamin mocy? No, pergamin życia to nie. Pergamin mocy! Halo? Coś takiego mam znaleźć tutaj? I wydawało mi się, że świątynia Donosa będzie miejscem, gdzie faktycznie jest największa szansa na znalezienie tego. Ale widać się myliłem. W takim razie, kurczę, no... Nie wiem, gdzie mam tego szukać, jak nie w świątyni. Czy jest tutaj gdzieś ten Alvaro? A tu jesteś. Może ty mi coś powiesz? Hej, ty! Nie, sobie jabłko jesz. A jednak nie. Okej, kopalnia też mi się nie wydaje miejscem, gdzie może być coś takiego. Strażnik. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha. Okej. Okay. Możesz już to otworzyć. Okej, okay. Co tak naprawdę się tutaj znajduje? Mięso kopacza, ciemny grzyb, dobra, co może nie będę tego zbierał. Wow! Fajnie.
I to było na tyle. Złoty talerz. Okej, okay, no ale nie ma tu wciąż tego, czego ja szukam. Czyli tego pergaminu mocy całego. A może gdzieś tutaj jednak leży? Kiełbasa! Tak! To jest to, co chowa się jako największy skarb. Zaraz obok złota, skrzynek, jakiś świecideł. Kiełbasę, która została pięknie uhonorowana na beczce. Tak, oni wiedzieli, że kiełbasa to jest coś, co trzeba uhonorować i co musi być na tak zaszczytnym miejscu. Jednak wciąż nie obraziłbym się, gdybym znalazł ten pergamin. Ale tutaj go nie ma. Chyba. Złoto, skrzyneczka. No kurczę, nie ma. Okej. Czyli to wciąż nic mi nie mówi. Może gdzieś tutaj? Zresztą tutaj byłem już. Nie. Tu też nic nie ma. Super. Super świetnie. Super świetnie, idealnie bym wręcz powiedział. Wiecie co, żeby was nie zanudzać, to sobie sprawdzę, gdzie ten pergamin mocy jest, żeby sztucznie już nie przedłużać tej serii, bo ja widzę, że ona się już chyli bardzo, bardzo ku końcowi i nie chcę tutaj marnować już czasu na szukanie pergaminu po całym obozie błędów, także zaraz do was wrócę. Okej, ludzie, a więc ja już wszystko wiem, wiemy już co należy robić, także quest z pergaminem mocy tak naprawdę zaczyna się od pana Brago i do niego musimy sobie zagadać jako pierwszego. Szukam pergaminu mocy. Pergaminu czego? Pergaminu mocy. A co to jest? Magiczny zwój. Może coś o tym słyszałem, a może nie. Może zdołam cię jakoś przekonać i podzielisz się ze mną swoją wiedzą. Czemu nie? Skoro chcesz coś dla mnie zrobić, idź do Sandry i powiedz do niej: ty głupia świnio, pozdrowienia od Brago. Żartujesz sobie? Nie. Powiesz tak do niej, a powiem ci wszystko, co wiem. Okej, bardzo chętnie i tak powiem, za to, że nie chciała mi dać klucza do skrzyni, przez niej nie mogłem zrobić questa. Nie no, może nie będziemy tak chamscy. Pozdrowienia od Brago. Pozdrowienia od Brago. Kazał cię nazwać. Wiem, jak mnie kazał nazwać. Co i róż przysyła tu takich idiotów jak ty. A teraz spadaj stąd. Ej, kurde, niemiła. No dobra. Co miałem zrobić, zrobiłem, więc Brago, mów co wiesz. Sandra usłyszała parę słów ode mnie. Bardzo dobrze. Ta wiedźma ma za swoje. Co ci takiego zrobiła? Nie twój interes. Mów co wiesz o pergaminie. Najlepiej pogadać z Bonco albo Kirgo. Powinni coś wiedzieć. Okej, okay, a więc Bonzo lub Kirgo. Bonzo pamiętam. A Kirgo to jest... Hej, ty! Ty jesteś Kirgo. Podobno wiesz coś o pergaminie mocy. Co? Pergamin mocy? Skąd o nim wiesz? Teraz każdy już o tym mówi. Wasz przywódca Brago mi wspomniał. Ten wieprzysz o tym wie? Cholera! Już nigdy się nikomu nie wygadam. Szukam tego pergaminu dla wodza orków Wareka. Ach, Warek! Kiedyś miałem okazję wypoznać. Co wiesz o tym pergaminie? Od jakiegoś czasu kilku bandytów regularnie przeczesuje okolice obozu. Za każdym razem znajdują jakieś cenne stare przedmioty. Wyobrażasz sobie? Jakby spadły z nieba. Nie wiem, jak to się dzieje, że od razu ich wszystkich nie znajdujemy. Jakiś czas temu poszła plotka, że Logan znalazł papirus otoczony dziwną magiczną aurą. Nawet miał go zanieść do magów wody, ale nie wiem, czy tak zrobił. To ciekawa informacja. Dzięki. Okej, okay, i jeszcze musimy pogadać sobie z Bonzo, który tam z tego co pamiętam sobie trenuje dalej tym mieczem gdzieś tu właśnie na tych bagnach.
Bonzo, ty jesteś Bonzo, dobra. Podobno wiesz coś o pergaminie mocy. Pergamin mocy? Coś mi się obiło o uszy. Skąd w ogóle o nim wiesz? Wasz przywódca Brago mi wspomniał. Brago wie o wszystkim, co się u nas dzieje. Skoro ci o tym powiedział, musiałeś zdobyć jego zaufanie. Na to wygląda. Ale z tym pergaminem mocy to bardzo dziwna historia. Ludzie mówią różne rzeczy. Jakie rzeczy? Podobno to nasycony magią pergamin, który obdarza olbrzymią siłą i zręcznością. Ale aby posiąść jego moc, trzeba być biegłym w sztuce magicznej. W innym przypadku pergamin jest zasklepiony na amen. Czyli ktoś go już odnalazł? Znalazł go Logan, ale on się wszystkiego wypiera. Z kolei kiedyś podsłuchałem fragment jednej rozmowy. Tak? Dwóch naszych ludzi. Mówiło o jego sprzedaży do obozu magów wody. Wspominali imię, którego nigdy nie słyszałem. Co to za imię? Alkahar czy Asalhar? Coś w tym stylu. Okej, tak więc najpierw sobie może tego Logana przejdę, skoro już go wymienili. Ale to jest chyba jedno tych błotnych węży. Który w sumie, jakby nie patrząc, mógłby mi dać te odbytych błotnych węży, te zęby błotnych węży, żebym mógł wykonać ten quest parę odcinków wcześniej, ale widać, chyba nie mogłem. Szukam pergaminu mocy. Nic nie wiem na ten temat. A jednak Kirgo i Bonzo twierdzą co innego. Nic mnie to nie obchodzi. Podobno przypadkiem znalazłeś papirus otoczony dziwną magiczną aurą. Może i coś znalazłem. Gdzie jest ten pergamin? Nie radzę ci go szukać. Do niczego ci się nie przyda. Bo żeby go otworzyć, potrzeba znajomości wyższej magii? Sporo wiesz. A mówi ci coś imię Alkahar? Cholera! Skąd znasz tajne hasło? Znam. Użyj hasła i pogadaj z Greensem. Okej. Sporo chodzenia w tym questie. Także Greens to był chyba ten... Ten w obozie bandytów samym, który miał tą chatę, którą ukradliśmy. Chyba. Więc ten dalej strzela, kurde, z tego łuku. Dobrze, przynajmniej teraz mi się nie zaciął. Bo to było coś naprawdę złego, jak mu się ten łuk zaciął i... O Jezus, dobra. Nieważne. Greens, czy któryś z was to jest Greens? Jesteś strażnikiem. No, on chyba sobie siedział gdzieś tutaj. Ty jesteś Greens właśnie. Alkahar. Znasz hasło. Czego chcesz? Szukam pergaminu mocy. Nie znajdziesz go. Znalazł już swojego nabywcę. Kto go kupił? Tajemnica. Znam hasło. Kupił go sam Alvaro, szef całego naszego obozu. A jeśli Alvaro coś kupuje, nikt już tego nie dostanie. No to się przekonamy, w końcu ich ułaskawiłem, więc raczej powinien mi dać. Okej, okay. Alvaro, mam nadzieję, że dalej tu stoisz gdzieś. Gdzieś tutaj na przykład. Nie można na to liczyć. Okej. Okay. Poszukuję pergaminu mocy. Green twierdzi, że go kupiłeś. Jaki pergamin mocy? Pierwsze słyszę o czymś takim. Jesteś pewien? Green twierdzi. Wiem, co twierdzi. Tak. Rzeczywiście jakiś czas temu nabyłem taki zwój. Niestety nie miałem z niego żadnego pożytku, gdyż był zabezpieczony silną magią. Ten pergamin jest mi bardzo potrzebny. Chcesz go kupić? Nie ma sprawy. Wszystko jedno, komu go sprzedam. Ile chcesz za ten pergamin? Najpierw dowiedz się, czy nie kupili go już magowie wody, bo przed 2 godzinami wysłałem do nich mojego człowieka. Jak się nazywa ten człowiek? To był strażnik Hen. Z tego co wiem, miał jeszcze prowadzić rozmowy z osadnikiem Nodem. Okej. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Chyba nawet widziałem tutaj gdzieś i on sobie stał tutaj. O, tutaj sobie stał i teraz magicznie już go nie ma. A i z tego co wiem, głupi kaktus. Czy ja się zawsze tym kaktusie muszę blokować? To jest niesamowite. Z tego co wiem, to
Pan Ham jest o dziwo w ogóle w drugą stronę od magów wody, ponieważ jest tam. I gdyby nie właśnie pomoc poradnika, to naprawdę szukałbym go chyba przez dwa odcinki, znając moje szczęście. Także, no może niektórym się nie podoba, że ja tak bardzo kieruję się poradnikiem w tym momencie. No ale czasami odgadnąć, co twórcy moda mieli na myśli, jest naprawdę ciężko. No właśnie, i Hem tutaj leży, martwy. Więc możemy sobie od razu wziąć wszystkie jego tutaj rzeczy z ciała. I zobaczymy, co nam powie ten cały Nod. Co robi tu martwe ciało strażnika? Nie wiesz, co się stało? Może wiem. Gadaj. Już, panie. Ten strażnik uciekał przed kimś na oślep i wpadł na dwa błotne węże. Te węże go wykończyły. Z ledwością doczołgał się tutaj. Niestety nie mogłem mu już pomóc. Przed kim uciekał? Przed jakąś kobietą, panie. Co to za kobieta? Tego nie wiem, panie. Czemu właściwie nazywasz mnie panem? Pochodzę z odległej krainy, a tam ludzie tak niskiego pochodzenia jak ja zawsze się tak zwracają do możnych panów tylko w ten sposób. Mądrze powiedziałeś i bardzo mi pomogłeś. W nagrodę dam ci 50 sztuk złota. Wielkie dzięki, panie. Panie? Okej, uciekał przed jakąś kobietą. Z jakąś kobietą. Okej. Ogólnie to kobiet w tym modzie nie ma zbyt dużo. Oczywiście jest Sandra, Sara, ta Lucia i chyba jeszcze żona. Żona Snafa. No jest oczywiście jakieś tam mieszkanki Korini w obozie paladynów, ale wątpię, żeby one miały coś z tym wspólnego. Także przejdźmy się może dalej. I nie wiem, może Alvaro o tym powiedzmy. Może Alvaro mi coś ciekawego powie. Alvaro. Strażnik, któremu dałeś pergamin mocy, nie żyje. Jak to nie żyje? Znalazłem go martwego na bagnach. Podobno uciekał przed jakąś kobietą i wpadł na błotne węże, a one go wykończyły. Co? To dziwne. Goniła go kobieta? Musisz się dowiedzieć, kto to był. To żadna tajemnica. Okej. Okay. Teraz tak, odcinek z... To ty szukasz pergaminu mocy? Zgadza się. Radzę ci nie interesować się tą sprawą. Dam ci 2000 złotych monet i o tym zapominasz. Rozumiemy się? To ty jesteś tą kobietą, która zabiła Hema. Zamknij jadaczkę. Nikogo nie zabiłam. Ale przyczyniłaś się do jego śmierci. Gadaj, gdzie jest pergamin? Nic ci nie powiem. Bierzesz 2000 sztuk złota i zapominasz o wszystkim. Nie chcę złota, chcę pergaminu. W innym wypadku zaraz pójdę do Alvaro i... Nigdzie nie pójdziesz. Chyba, że ze mną. Pokażę ci, gdzie jest ten cholerny pergamin. Trzeba uważać na to, co się... Okej. Więc tak, miałem powiedzieć, że odcinek się trochę przedłużył i nie wiem, ile dokładnie on będzie trwał. Dlatego po zdobyciu tego pergaminu od razu sobie odcinek zakończymy i... No. I zaczniemy go sobie oddając go właśnie temu szamanowi. Wybaczcie, nigdy nie będę pamiętał imienia tego szamana. Mazakuma? Mezakuma? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Biegną konie po betonie w szarej mgle. Zapiszemy może. 1-1-1. Lubię takie save'y, bo muszę klikać tylko 3 razy ten sam przycisk. Nie wiem, jaki miałaś cel, żeby się spinać na ten blok, ale okej. Okay. Ciekawe, czy jakieś stwory się zrespiły. Już niedaleko. Biegnij za mną. No spoko, ale... Zrespiło się to dodaj coś, może? Właśnie taki jeden z minusów tego moda według mnie to jest fakt, że jest tu strasznie mało stworów do wybicia i one się
nie respiąc rozdział, tylko po prostu jest wrzucona pewna ilość stworów na początek moda i one są już do końca. Jak je zabiłeś wszystkie w pierwszym rozdziale, no to już więcej stworów nie będzie, chyba że jakieś parę, które respią się specjalnie na jakiś quest. To według mnie jest dosyć takie średnie, no bo jednak to sprawia, że mod staje się tylko tak naprawdę jakby zabawą questami, a expienia już tak naprawdę nie ma. Okej. Do tej jaskini widzę mnie prowadzić. Ciekawe, czy jakaś to pułapka. Pergamin ukryłam w tej jaskini. Sam go sobie znajdź. I pamiętaj, ani słowa o całej sprawie Alvaro. No problem. Aha! Taki myk. Haha, głupcze, wpadłeś w pułapkę. Teraz tu zgnijesz, a pergamin będzie mój. Przyjdę tu za godzinę, jak będzie już po wszystkim. Haha. Widzisz to? Widzisz to, co ja mam w ręce? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, co to było, ale to sprawia, że twój wielki Big Master Plan jest trochę słaby. I co, dwa węże błotne miały mnie zabić, tak? Nie ma czego plądrować. Powodzenia ci życzę, całkiem. Okej, mamy pergamin moc oczywiście. Odnalazłem pergamin, teraz tylko trzeba wydostać się z jaskini, co nie będzie żadnym problemem, bo po prostu przeteleportujemy się do obozu orków i od razu oddamy to szamanowi, ale to już w następnym odcinku. Także albo zobaczymy, co nam jeszcze powie, poczekajcie. No witam panią. Ty żyjesz? Nie wierzę. Zabiłeś moje kochane węże. Cholera, spadam stąd. Jakiego speeda dostała. Dobra, także dzięki wielkie za uwagę. W następnym odcinku widzimy się u orków. Trzymajcie się i na razie.